Witajcie moi drodzy po dłuższej przerwie, która była na moim kanale. Spowodowane było to moją pracą, moimi urodzinami i dłuższą chorobą, przez który dzień wolny musiałem wykorzystać na odpoczynek, a nie na YouTube'a. Lecz spokojnie, wracamy na kanał po tej przerwie z nową serią, gdzie będę przedstawiał wam fakty ze świata serialu The Walking Dead, Fear the Walking Dead, komiksu i obsady, które może już znacie lub te, które dopiero poznacie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle i czy wam się podoba, czy też może nie. Tak więc zaczynajmy. Pamiętacie taką postać jak Sofia z pierwszego i drugiego sezonu? Kojarzycie na pewno tą bezbronną dziewczynkę. I nie wiem, czy wy też się zastanawialiście, jak ja dzisiaj na przykład, jak ona teraz wygląda. Tada! Jesteście w szoku tak jak ja? Aktorka Madison Lynch, grająca Sofię, ma już 17 lat i jej aktualne zdjęcia możecie znaleźć sobie na Instagramie. Oczywiście link jest w opisie. Przejdźmy sobie teraz do historii Negana. Wygląd komiksowego Negana jest wzorowany na rockowym wokaliście Henrym Rollinsie, który także jest aktorem. Gdy Henry dowiedział się, że jest prowadzony casting na postać Negana do The Walking Dead, to niezwłocznie się do niego zgłosił. Lecz jak dobrze wiemy, wygrał Jeffrey Dean Morgan, który na chwilę obecną sprawdza się niesamowicie w tej roli. Zastanawiacie się zapewne, co się stało z hitem w szóstym odcinku siódmego sezonu? Hit zaginął z powodu, że aktor grający jego rolę jest zbyt zajęty innymi sprawami, by być na planie The Walking Dead. Moim zdaniem trochę szkoda, ponieważ Hit w komiksie jest bardzo ważną i ciekawą postacią, lecz to wam opowiem w serii kim jest. Jest taki film, gdzie możemy znaleźć trzech aktorów, którzy grali w głównej obsadzie The Walking Dead, a tak naprawdę to byli w tym filmie przed The Walking Dead i jest to film Mgła z 2007 roku, gdzie możemy znaleźć Dale'a, Carol i André, a dokładnie to Jeffrey'ego de Moon, Melissa McBree i Laurie Holden, czy jakoś tak wymawia się ich nazwiska. A, przepraszam, jeszcze w obsadzie filmu jest Sam Witwer, który zagrał zombiaka w czołgu w pierwszym sezonie. I na koniec może powiemy sobie coś o komiksie. I może być to uważane za spoiler, jeśli ktoś nie doczytał do tego momentu tak jak ja. A bowiem rozchodzi się o najsmutniejszą śmierć w komiksie. W 159 zeszycie przy walce z Betą została złamana Lucille, czyli dobrze nam znana broń Negana. Wszyscy fani komiksu przeżywają to w swoich serduszkach. Dziękuję za oglądanie i jeśli podobał wam się taki zamysł serii, to zostawcie odnośnie tego jakiś pozytywny komentarz. Wiem, że na polskim YouTubie można znaleźć dużo filmików na temat ciekawostek The Walking Dead, lecz ja postaram wam się przedstawić te mniej znane, lecz nie wykluczam, że te bardziej znane też się pojawią. Ja się z wami żegnam i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, by w przyszłości odcinki pojawiały się coraz częściej. Dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się i do następnego.